Epidemia objawiająca się zawrotami głowy, migotaniem gałek ocznych i wstrętem do jakiejkolwiek pracy opanowała dziś cały kraj. Czy jest coś, na to, co ty czekasz, czy... No ja tyle czasu czekałem na ciebie. Musisz być głośniej. Że dużo czekałem na ciebie długo i już cię prawie nie poznałem. Tak długo. Zawsze myślałem, że jakoś normalnie zaczniemy ten odcinek. Ale jest jaki jest, w sensie. Tradycja jak się nazywa, mocno stronniczych. Tradycja mocno stronniczych musi być zachowana. Tak dawno już nas nie było, że zapomnieliśmy. Nie mam w ogóle pojęcia, kiedy był ostatni odcinek. Kiedy był ostatni odcinek? Rok temu? Pół roku temu? Pięć lat temu. Nie. Nie pamiętam, kiedy był ostatni odcinek? Za dawno. Za dawno nie pamiętam, ale widzicie, nic się nie zmieniło. W takim sensie jest deprecha, jest brak sił. Tutaj jest jak jest. Jest w ogóle jak jest. No właśnie. Jak jest? Dzień dobry. Dzień dobry. Jak w ogóle my zaczynaliśmy to? Zaczynaliśmy jakoś. Wiem, że było coś tym, wzwalaniem się w głowę. Ale nie ma w ogóle tego. Nie ma sandacza. Nie przywiozłeś oczywiście. A ja nie wiem, gdzie on jest. No właśnie, jeszcze zgubił sandacza. Kochani, jak zauważyliście, wrócił wasz ulubiony, po prostu prześwietny, przezabawny, jak widać od początku, pełen energii w ogóle... Duet. A, bo zastanawiałem się, jak ty to skończysz, w jakim w męskim rodzaju to powiedziałeś. A to duet. Jakim męskim rodzaju? Kochani, jest nowy odcinek Mocno Stronniczych. Jestem zszokowany. A to oznacza, że będzie kilka odcinków Mocno Stronniczych przez najbliższe kilka tygodni. Ile? Nikt tego nie wie. W sensie prawdopodobnie Pan Bóg wie. Nie wiem. I pewnie się smuci już, bo wie, ile tego będzie. No przecież nie wiemy tego. Ale zobaczymy. No i na razie nagrywamy. Bo w ogóle bardzo... się nie wszyscy cieszą na mocno stronniczych. Kto się nie cieszy na mocno stronniczych? Słabe, nieopłacalne. Jestem na nie. Są tacy, co im przeszkadza coś. A ja wiem. W sensie chyba wiem, o kim mówisz. Bo słuchajcie, jest taka para dziwna w internecie. Bardzo dziwna. Taka w ogóle... I oni nagrywają o nas odcinki regularnie. Para. A widzisz, to jest w rodzaju żeńskim para. A my jesteśmy duet w rodzaju męskim. Boże. Więc jest taka para w rodzaju żeńskim, ona, te rodzaje żeńskie mają... Ale mnie... ten rodzaj żeński, który jest męskim. Dziękujemy, jest nam miło i przykro jednocześnie. Ten rodzaj żeński ma na imię Karol i Włodek, to jest taki rodzaj żeński według wodza. Lekko sądzę, to jest właśnie jak deszcz w dzień twojego wesela. I oni podobno nagrali jakiś taki odcinek jakiś czas temu. Ja nie wiem, nie widziałem. Ty widziałeś ten odcinek? Widziałem. Widziałeś. I oni tam coś o nas mówią. Oni w ogóle tak, że o nas mówią, że w nas wątpią. Znaczy nie, może nie wiem, czy obaj, bo no ta ale... para się różni, ale... No, ale... No i w każdym razie, że mówią, że my już, że nas nie ma, że się poddaliśmy, że się skończyliśmy, że to już w ogóle ten... Ale też robią coś takiego na ciebie, wiesz? To wiem, ale to jest na coś innego, bo to musi być chyba niespodzianka. Ale chodzi mi o to, że nie, bo chodzi mi o to, że oni to w ogóle... Czepiają się nas! Ale nie o to chodzi, bo przecież jakby nas oglądali, wiem, że nie oglądają, ale gdyby oglądali... Daję sobie już teraz mały palec, że jakbym obejrzał, to bym ci znalazł coś szkodliwe w tym programie. Oczywiście, że na pewno. To by wiedzieli, że my zawsze nagrywamy, potem nie nagrywamy i to nie oznacza, że nie nagrywamy. Tylko, że potem będziemy znowu nagrywać, to oznacza. Czego tam nie wiedziałeś znowu? Czekaj, bo mówię. Henry. Musimy tutaj ten. To, że my nie nagrywamy, to oznacza, że będziemy nagrywać. No, ale to jest twoje pokrętne myślenie. Natomiast jakby kwestia jest też taka, że no właśnie najwyraźniej nie oglądają, dlatego, że mówią tak, a co ten Szóstak naobiecywał na przykład? A, że zrobi Netflixa. I klika Karol, czyli ten drugi. A zrobił, tak się dziwił. No i to była ta historia, co chciałeś powiedzieć, tak? Nie, że w ogóle wiesz, że oni naprawdę nas nie oglądają, bo... Znaczy, ale w każdym razie podczas tego odcinka nas oglądali tak, trochę. Tak zawsze udają, że oglądają na tych odcinkach. Ale chodzi o to, że po prostu my chcieliśmy tu powiedzieć, że my się nie przyjmujemy opinią innych. A szczególnie opinią takiej pary. Bo gdyby jeszcze... Ale oni nawet nie są lekkostronniczy, tylko są lekkostronniczy. No ja wiem, ty masz tą swoją genialną teorię po prostu. W liczbie pojedynczej. Zostaw już tą teorię. Dobra. Bo oni są parą, i są w liczbie pojedynczej. My się tą parą nie przyjmujemy, bo my jesteśmy duetem. Oni są dziwni. Ja myślę, że to jest dobre. Co to jest? Co się tu dzieje?
co się tu wydarza w ogóle. No. Słuchajcie, to jest chyba dobry moment, żebyśmy rozpoczęli ten odcinek, bo tak jest bez sensu jak zawsze. Część z was pewnie włączyła ten odcinek i sobie myśli, o Boże, myślałem, że coś się zmieniło, a to nic. Oni znowu od paru minut mówią o niczym, jest nieśmiesznie. Jeszcze się czepiają kogoś. Jeszcze się czepiają kogoś jak zawsze. A na pewno potem szóstak będzie jeszcze go wyzywał i w ogóle będzie tego. Uwaga, trzy, cztery. Czołóweczko. No dobrze, moi drodzy, słuchajcie, no, trzeba by zrobić jakiś odcinek, a żeby odcinek był odcinkiem i żeby mogło być w odcinku fajnie, to oczywiście musi paść jakaś absolutnie nieśmieszna, nieinteresująca i w ogóle nikomu do niczego niepotrzebna historia wodza. A no tak zawsze z każdym odcinkiem, że opowiadać jakieś po prostu przecudowne i w ogóle przefantastyczne rzeczy, o których wszyscy piszą w komentarzach, jaka super historia, dlaczego już tak tych historii nie lubi, no bo są nudne i smutne i w ogóle do niczego niepotrzebne. Ale słyszałem podobno, że masz, nie wiem dlaczego tak szybko mówię, dlaczego tak zagaduję, ale próbuję wprowadzić jakąkolwiek energię do tego odcinka, bo jest jak zawsze, a może będzie inaczej, jak cokolwiek zrobię, że będzie inaczej. Więc słyszałem, że masz podobno super świetną historię, którą możesz opowiedzieć, to będzie podobno historia, która zmieni losy tego świata. Ale zdajesz sobie z tego sprawę, że jak mówisz tak szybko, to ja nie mogę mówić tak szybko i wtedy będzie takie spóźnienie. Sandaczowa. Ale tak jest zawsze, bo to zawsze tak mówisz. Bardzo teraz zapraszam Cię, żebyś wszystkim naszym widzom w tym pierwszym odcinku premierowym Mocno Stronniczych po przerwie, kiedy to myśleli lekko stronniczy, że już nigdy nie będzie Mocno Stronniczych, a jednak są, żebyś tę historię opowiedział i żeby zacząć odcinek, żebyśmy wreszcie mogli coś tutaj zrobić w tym odcinku, a podobno historia jest świetna, ognista i w ogóle taka, no. To dawaj. Tylko tak wiesz, no. Nie, bo jest historia taka poruszająca mnie, mianowicie, że to jest związane z gitarą, bo kiedyś opowiadałem, nie wiem, czy tu opowiadałem, czy gdzieś opowiadałem, na jakimś moim tym hołku opowiadałem. To nikt nie oglądał, więc to możesz no, mówić. Więc właśnie, no, że zamieniłem sobie gitarki, to znaczy miałem taką Jazz Ibanez AG i zamieniłem na takiego Epiphona SG. Nie zrozumiałem żadnego słowa poza gitara w tym, co powiedziałeś, ale okej. No, w każdym razie Gibson SG jest bardzo fajny, bo jest, grał na nim Angus Young z AC/DC na przykład. Czy się na tym konkretnym? Nie, nie, na, no, na takim modelu. I, no. I Stefan Machel z Tessa. Ktokolwiek to jest? Tak. Więc kto wie, to wie i to jest bardzo taka zgrabna gitara, bardzo mi pasuje. Wiesz, że zrobiłeś teraz ten aluzję do Paciorka? Nie. Karol Paciorek miał kiedyś taki program, kto wie, ten wie. Tak? Absolutnie nieudany, klapa straszliwa. Naprawdę, on sam to zresztą wie. Bo to było jak skończyli pierwszych lekkostronniczych, to nie, jak tam te tysiąc zrobili, rozeszli się. Karol wtedy pomyślał, że będzie gwiazdą internetu i zrobił taki program, nie wyszło. Cześć, ja nazywam się Karol Paciorek, to jest Kto wie, ten wie, czyli mój nowy program. A potem mu inne wyszły. Teraz mu wyszły, bo szóstego zaprosił, no i mu wyszło, a tak to wiesz. A ty jesteś w ogóle ten. Wiem. Jestem liderem. 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 Jestem częściej oglądany niż prezydent Duda. A nawet... Niż Gonciarz. Nawet niż Gonciarz. No. A ty jesteś prawdziwym youtuberem, nie księdzem na YouTube. Numer jeden u Paciorka, tak? Karolu Paciorku, ty jesteś, postysujesz tylko dzięki mnie. No i właśnie, ja niby miałem odpowiadać historię, a tutaj szóstak powiedział historię. No mnie to wierzę, że z jakimiś aluzjami. Ale ty masz takie szybkie historie rzeczywiście. Dawaj. No, bo to się stało w Zgierzu, a Jasiu Smoczyński mówi Zgierzu, więc pod Łodzią, bo dużo rzeczy się dzieje pod Łodzią ostatnio, podobno. I tam pojechałem do takiego naprawiacza gitar, żeby ustawić tego mojego SG Epiphona, bo mnie na Gibsona nie stać, ale Epiphona i fajnie. No i pojechałem tam, bo mi dali adres i spotkałem takiego gościa, który bardzo mnie poruszył właśnie przez takie bycie zwyczajnym. I tak przyjechałem gdzieś tam na ulicę Wiewiórczą w Zgierzu. Właśnie do takiego domu i ten, i nagle wychodzi taki facet, właśnie taki lekko zarośnięty, bardzo spokojny. I myślałem, że tylko mu oddam tą gitarę i on powie, o proszę przyjechać za miesiąc albo coś takiego, a on zaczyna przy mnie to robić i tak sobie gadamy, tak sobie jesteśmy, ale wchodzę do takiego warsztatu, studia, coś takiego, tylko nie takiego jak tutaj u Janka,
Chociaż tu jest jakiś taki nieporządek, jak to w studiu bywa, to jednak w porównaniu z tamtym był bardzo porządek, dlatego że tam był pożar. Gościowi się zjarały instrumenty, nie tylko jego, ale też jego klientów, więc no, ja dopiero byłem po tym, jak tam ledwo się odbił, właśnie jeszcze było czuć stęchliznę i ledwo się odbił w ogóle jakoś. Spaleniznę. Stęchliznę. A spaleniznę, oczywiście, że tak, spaleniznę. No właśnie to całe studio i ten warsztat mu spalił. I a czemu się spalił? No się zapruszyło tam od jakiegoś przedłużacza i potem bardzo szybko to poszło, jakieś... A w ogóle ciekawe się dowiedziałem, że on mówi to, no. bo miał z takiego PCV tam jakieś wykładziny wytłumiające i tak dalej, co tam jest? Stopa. I ten, i właśnie, że jak się pali PCV, to wszystkie te z metalu rzeczy, natychmiast, tylko dym wystarczy, że dotknie i natychmiast bierze to rdza. I nawet też ściany, jak są właśnie murowane, że pękają tylko od dymu PCV. Że to w ogóle jest jakieś dziwne. To jest w ogóle niewiarygodne, że ty w jednej fascynującej historii potrafisz włożyć drugą jeszcze bardziej fascynującą historię. No? No w każdym razie rzeczywiście mu się odpaliło. No to, co dla mnie zrobiło największe wrażenie, to wiszący taki Gibson. Spalony. Taki na pół spalony. Mhm. Fender też taki. Taki, jakiego chciałeś. Właśnie taki Gibson, wiesz, taki... I, bo to było ważne w tym sensie, że jak ten gość mi ustawił, normalnie zupełnie zmieniło brzmienie ta gitara, co ją zawiozłem, tylko tam przestawił troszeczkę tam mostek, trochę przystawki i w ogóle ten. No i ja tak się zwierzyłem, że ja bym tak rzeczywiście tak marzyłem o takim Gibsonie, a to mam takiego Epifona, czyli taką podróbkę, można powiedzieć, Gibsona. I on mówi tak, niech pan poczeka. Podpiął mnie pod taki piec Marshalla lampowy i na tej mojej gitarze zagrał. Mówi, słyszy pan? I teraz ściągnął tą na wpół spaloną takiego Gibsona swojego. Takie, wiesz, stopione te przekrętła. No i zagrał na tym, bo to grało. Pokrętła, tak? No w każdym razie, no to było takie... I on wziął to i zagrał i mówi... To jest Gibson za ponad 20 tysięcy. A to, ten mój jest warty, nie wiem, tam z 1500. Mm. I mówi, słyszy pan różnicę? Ja mówię, no słyszę. Ale czy ta różnica jest warta ponad 20 tysięcy? Mówię, tyle chyba nie jest warta. Ma pan dobrą gitarę i mi oddał. W każdym razie chodzi mi o to, że jak sobie wyobraziłem, bo to do tego zmierzam, że gość w jednym momencie po pierwsze traci ten warsztat, to studio, ale jednocześnie pali się ileś gitar, nie jego własnych, bo to akurat, o których opowiadam, to były jego, ale że właśnie instrumenty klientów, którzy mu dali, którzy mu zaufali, on potem mówił mi, że musiał odkupić albo zamienić, albo zwrócić pieniądze, albo coś tam innego. I że to mu zajęło mnóstwo czasu i oczywiście kosztowało go dużo pieniędzy, ale jednocześnie w nim była taki był spokój. I to jest takie z jednej strony straszne, a z drugiej strony takie życie, kurczę, jest. Może był ubezpieczony. Może tak, ale wiesz, i tak, no wiesz, jednak nie wiem, czy ty to czujesz, ty nie czujesz tych instrumentów, że masz ten instrument swój, wymarzony, właśnie wykupiony i dałeś go jeszcze, żeby był jeszcze taki lepszy i piękniejszy, że fachowiec naprawdę ci to ustawi i się dowiadujesz, że ci właśnie spłonął. Straszne. Nie, ja rozumiem dramat tego, w sensie nie rozumiem oczywiście instrumentów, to jest jasne, bo ja mam, wiesz, instrumenty. Ale masz taką rzecz, ale nie, ale właśnie dlatego mówię, że rozumiem to przez analogię do innych rzeczy, nie, które właśnie komuś dajesz, a tracisz. Ale powiedz mi tak, bo oczywiście ja zastupałem, żeby to jakoś ratować. No tak, tak, tak. Ale czy ty masz jakiś... Morał. Dokładnie. Bo ty potrzebujesz morału. Jakiś, no bo ja zawsze potrzebuję morału. Musimy karmić ludzi, a nie tam, że sobie tutaj głupie historie poopowiadamy. Czy masz jakiś morał? Nie, bo dla mnie, ja powiem, co jest dla mnie poruszające. Bo dla mnie było poruszające najbardziej takie coś, że w życiu się zdarza tak, jak się zdarza. Jakoś musisz sobie z tym poradzić, nie? Ja spotkałem człowieka,
który właśnie... Życie jest jakie nie... jest i musisz się z tym radzić. No. Ale tak. Wiesz, bo my żyjemy często, przynajmniej ja na tym spotykam, że takie fajerwerki właśnie, że masz wspaniałą gitarę, a potem właśnie ci się spali, to ty przeżywasz, potem, że wow, świat ci się skończył. I żyjemy zasadniczo na takich skrajnościach, że wszystko powinno być super, a jak jest cokolwiek nie super, to jest strasznie. Zrób tak i przestaw swoje myślenie w pozytywny tryb. Zamiast żyć tak tym, co jest, jest dobrze, to się cieszę, że jest dobrze, jest źle, no to jakoś muszę to przeżyć. Jakby się dało. Nie? A nie tak, że właśnie tak... Nagle zobaczyłem w tym człowieku, że się stały straszne rzeczy, a jednocześnie on miał taki spokój, nie wiem, taką pokorę w sobie. No ja nagle się jakbym przejrzał w lustrze i mówię, kurczę, nie mam tego, chciałbym mieć. Przepraszam. Bo słucham twojej mądrej myśli, a mam tylko jedną myśl w głowie. Że musimy mieć taką samą grubą rękę. Za co? Bo mamy na ten sam ten guzik zapięty zegarek. Czyli masz tak samą grubą rękę jak ja, bo raczej ale ja ty się tym przerażasz, rękę. Że... Znaczy, przeraziło mnie to tak, że... bo ty jesteś grubszy, więc powinien mieć chudziej trochę. Jesteś chudszy w rękach. Jestem chudszy w rękach. Nie jestem chudszy w rękach. Bo się była chudy w uszach, ktoś mówi. Ale jesteś, w uszach? Tak, jak się mówi, ale jesteś chudy w uszach. Co to znaczyło? No, że jesteś słaby. Aha. Nie? A to chudy w rękach, to jeszcze gorzej chyba niż w uszach. Nie wiem. No dobrze, kontynuuj. Nie jest to opowieść o muzykach, jesteś chudy w uszach, że nie słyszysz dźwięków. Kontynuuj swoją moralną, w sensie historię z moralem. No nie, no właśnie tak chciałem skończyć to, że właśnie, że się nauczyłem, że lepiej, mądrzej jest żyć tym, co jest. Będziesz odpoczywał sobie. Tak? No a co ja teraz robię? Nawet jak się dzieją różne trudne, czasami straszne rzeczy, to się nie kończy świat. A jednocześnie właśnie możesz się podpalić, dążyć do jakichś rzeczy super właśnie cennych, pięknych, coś tam i się tak na to nakręcić, że potem nie umiesz pogodzić się z tym, że to tracisz na przykład. Zupełnie sobie z tym nie radzić. No niby się zgadzam, bo niby mówisz jak Szóstak, jakbyś po prostu słuchał odcinku Szóstaka, to jest oczywiste, ale z drugiej strony to co? To nie warto tak, że na przykład jak są jakieś takie właśnie rzeczy, wiesz, które są dla ciebie takie super, hiper, ekstra, nie? Tam, wiesz, najważniejsze. Tak jak w twoim wypadku te instrumenty głupie, że tego nie rozumiem. Nie. Ale poczekaj, nie. No. To nie, że jakby to co? To jakby nigdy się nie można tak właśnie hiper nakręcać na coś, bo chyba można tak, no. Nie, no bo można, czemu nie? No, w tym sensie wiesz, że ten gość też coś takiego, no jak rozmawialiśmy, no to mówił, no ja grałem wszystko w sumie, jakby, że rozumiesz, że to jakby masz doświadczenie wielkich rzeczy. Nie o to mi chodzi. A w sensie samo nakręcanie. Nie, bo ja mam takie wrażenie, że jakby jeżeli, jak coś tracisz, nie takiego tam właśnie takiego cennego, drogocennego i tak dalej, i nie ma rozpaczy, tak to nazwijmy, no to nie było takie cenne, skoro to tak cię nie ruszyło. Ja wiem, że oczywiście może być rozpacz taka głupia, nie? Taka, wiesz, no. Ci właśnie totalnie, wiesz, życie rozkłada i tak dalej, ale... Nie, no musisz przeżywać, nie? Tego, że jest taka rozpacz, to jest to, że coś było takie, kurde, naprawdę, wiesz, nie? Ważne. Tylko właśnie o to chodzi, że... Znaczy, to mi przyszło do głowy. Czy właśnie ja jestem w tej całej radości i też fascynacji blisko siebie, czy właśnie jest coś takiego, że tak jakbym był bliżej tej idei, tej fascynacji niż siebie samego w tym. Trzecie oko zaczyna najłatwiej pracować. To znaczy... Nic nie rozumiem z tego, co powiedziałeś, ale to jest tak zawsze, czyli tak... Okej. Rozumiesz, że ten moment taki jest, że ja zobaczyłem, że mogę czasami pójść za tym, co fascynujące i być bliżej tych rzeczy, czy tych wydarzeń, czy spraw, niż siebie w tym. Co to znaczy to zdanie? Że tak jakby jest, przynajmniej ja w sobie widzę taką pokusę, że tak jakbym zostawiał siebie, żeby właśnie oddać się czy zafascynować jakąś rzeczą, a potem nie umiem siebie w tym odnaleźć. A jest i całkiem inaczej, jak ja po prostu też wchodzę po prostu w to, co jest piękne, duże, fascynujące, ale ja tam jestem przy tym, a nie, że tak jakby jestem zostawiony, a żyję tamtym i potem jak to się skończy, to nagle zostaję w pustce, bo jakby nie jestem blisko siebie w tym. A tu chodzi o coś takiego w moim przekonaniu, że ja mam być blisko siebie w tragedii, blisko siebie w sukcesie,
że w tym sensie, jakby, że nigdy się nie zostawiam. Kocham cię. Co? To jest, ja nie mogę pojąć w ogóle, jesteś innym bytem w ogóle, jesteś po prostu, jesteś innym gatunkiem jakimś w ogóle. No ale nie, to mnie fascynuje od zawsze w tobie, jak zawsze tu gadamy. Ja nie mam bladego pojęcia, o co chodzi w tym rozróżnieniu. Jak można być... Ale nie masz takiego? Ale ja, nie, bo przypuszczam, że po prostu ty mówisz o czymś, co ja rozumiem, tylko mówisz o tym takimi słowami, że w ogóle nie wiem, o co ci chodzi. Co to znaczy nie być przy sobie, tylko być przy rzeczach, które... Jakby, gdzie można siebie... Nie mam pojęcia w ogóle, o czym ty mówisz. Ty masz te takie rozróżnienia różne w głowie, takie od zawsze jedna masz. I one mnie zawsze fascynują, bo one są takie super, bo ja ich nie mam, bo ja mam zupełnie inny świat jakiś. Ja ale ty rozumiesz, co ja mówię? No właśnie nie, no właśnie o to chodzi, że nie rozumiem. Przypuszczam, że to jest coś w moim świecie, co ja nazywam jakimiś innymi słowami, no. Tylko że jak ty o tym mówisz, to ja nie mam bladego pojęcia, o czym ty gadasz. A nie masz takiego doświadczenia, że tak cię zafascynowały jakieś rzeczy, nie wiem, sytuacje, no osoby, tam coś. Tam jestem ja cały, więc nie rozumiem, gdzie mam siebie zostawić. Gdzie mogłem? Mam właśnie doświadczenie, że ja umiem siebie tak... Może rozdwojenie jaźni ty masz jakieś, kurde. Że wiesz, że... Osobowość wielopersonalną. Że tak jakby te rzeczy, które ja robię, są ważniejsze ode mnie w tym, ja tak jakbym siebie nie zabierał do tych rzeczy. Jak? No w takim sensie, że... że one są ważniejsze, jakby te przedmioty czy wydarzenia, niż ja. Rozumiesz? Jakby nie, nie rozumiem. Nie rozumiesz tego. właśnie tego nie rozumiem. Że dla mnie na przykład taki Gibson za ponad 20 tysięcy, no, to jest wydarzenie. No tak. I posiadanie go... Ja jestem cały wtedy właśnie. To gdzie posiadanie go jest w ogóle ten. Tak. Jakbyś, tak jak, a ja się w tym jakby czuję, nie wiem. No ja nie jestem godny posiadać Gibsona za 27 koła na przykład. A mam to, ale jakbym to stracił, no to tak jakby mnie to przekreślało. Znaczy, zarówno w tym posiadaniu czegoś takiego, jakby nie ma mnie, jak i potem w stracie tego też nie ma mnie. Bo ja po prostu jakoś siebie opuściłem w tym. Może właśnie przez to, że nie doceniłem, że to może być moje, czy że mogę to posiadać. Jest tak, jak ja byłbym Maciem, a ty jesteś PC. I po prostu te systemy, to są, teraz nie, ja nie. Te systemy są niekompatybilne. Po prostu, a w tym sensie? Że ty jesteś komputerem, ja jestem komputerem, ale my się nie skomunikujemy. W sensie, jak ja mam inny system operacyjny, ty masz inny system operacyjny. To jest fascynujące w ogóle, to zawsze fascynowało. Bo to jest jakieś wyobrażenie chyba. Tak, nie, bo ja przypuszczam, że w moim świecie istnieje coś równoległego, to są światy równoległe. Co nie? Tylko ale ty jesteś tym... PC, czy nie? Ja jestem Mac, no gdzie tam ja PC tam w ogóle? Człowieku, to ty jesteś jak kalkulator ja jestem... w ogóle. Yeah. Ted, chciałem powiedzieć, że no. Przypuszczam, że to są światy równoległe, że nie, w moim świecie absolutnie coś takiego istnieje, tylko pewnie to jest zupełnie inaczej był nazywany gdzieś indziej. Bo jak słucham, ja nie wiem w ogóle, co ci chodzi. W sensie, jak można się oddzielić od... jakby... Gdzie? No ale ja właśnie, no bo masz coś takiego na przykład, no nie wiem, bo to jest trochę analogiczne, trochę nie, ale powiedzmy, co to jest frustracja? Kiedyś usłyszałem taką definicję. To jest różnica między ideałem a rzeczywistością. Tak. No. No to więc jakby tu jest to rozjechanie. Że masz ideały i masz rzeczywistość, jesteś tak daleko od rzeczywistości w tych ideałach, ale to... że potem jak one się walą, to równie są daleko od twojej rzeczywistości. O kuźwa, teraz to już w ogóle trzecie piętro zbudowałeś. Jeszcze. Dobra, słuchaj. No, ja myślę, a teraz... Nie, nawet nie będę próbował tego zrozumieć, bo myślę, że widzowie się zmęczą tą próbą tutaj rozumienia. Natomiast mi się jedna myśl taka myśli, taka. Ona może ma coś z tym wspólnego, ale... Bo ja to oczywiście mi się przekłada, wiesz, bo ja tych instrumentów to nie jarzę w ogóle ani w sekundzie, nie? Wiem, że to po prostu chodzi o... Ale miałeś takie spotkanie nie, z człowiekiem, nie. Który jest tak blisko siebie? Ale ja nie wiem w ogóle, co to znaczy, ten bliskość. Ja nie wiem w ogóle, co chodzi okay, w tym pojęciu. Więc nie, bo chodzi mi o to, że oczywiście mówię, nie rozumiem historii przez instrumenty, bo tego, ale rozumiem ją oczywiście przez analogię do innych rzeczy, które się tam człowieka jarają. Nie mam takie rzeczy, które właśnie jakby mi się spaliły, no to mi się pociął, nie? Ale tak mi się od razu, jak to zacząłeś opowiadać, w sensie przed odcinkiem jeszcze, bo wiedziałem, że będzie ta historia, no, musiałem się dowiedzieć, bo inaczej, wiecie, no, myślałem sobie, dobra, mamy co mamy, nic większego tu nie zbudujemy w tym pierwszym odcinku, co zrobić, no, jedziemy na tym, co mamy, nie? W końcu to my, więc nie ma się co spodziewać większych rzeczy. Jesteśmy w końcu blisko siebie i to jest właśnie to, co mamy. Nie, więc mnie się to kojarzyło właśnie z tym, szczególnie mnie to uderzyło, jak tutaj żeście z Marcinem rozmawiali,
no, że tam właśnie taki, nawet nie ze strony tego, jak się nazywa taki człowiek od tych instrumentów, to nie jest, bo mi się kojarzy z tolami. To jest lutnik. Lutnik, o właśnie, lutnik, o tak, lutnik. Że nawet nie ze strony lutnika, tylko ze strony tych muzyków, nie, którzy mu oddali te instrumenty właśnie tak, w takim poczuciu, no to jest człowiek tak godny zaufania, tak, jest świetnym specjalistą, jakby, to skoro to jest dla mnie bardzo drogocenny tam Gibson, tak, Gibson. To jest gitara Boston, tak, Gibson. Tak. Skoro to jest dla mnie drogocenny przedmiot, no to muszę go dać w ręce tak kogoś tak, tak. tego. No i właśnie tak sobie myślę, uważaj, komu oddajesz swoje serce. No tak, ale wiesz, bo to jakby jest jeszcze trochę o czymś innym. No bo ten, dla tego człowieka, bo to tak, jakby no. zabrzmiało, uważaj, komu oddajesz swoje serce. No może tak, rzeczywiście. No uważaj, no komu oddajesz swoje serce. No i właśnie oni zaufali temu, dlatego że oni widzieli też, że on ma serce do tych instrumentów. Mm-hmm. Nie? Tylko, że jest wypadek jakiś losowy, no. który sprawia coś, czego ani on nie chce, ani ten drugi. A że nie chce, ale pytanie, czy zrobił, przemyślał wszystko, żeby się nie stało, co się stało. No niby tak. Na przykład w każdy taki człowiek wie, że jak się wychodzi z takiego warsztatu, to ten guziczek na tym przedłużaczu tam należy wyłączyć. No ale to on nie... On widocznie zostawił. Ale ty ja chodzisz na chwilę, ja bo to tego... trwało chwilę. On mi to powiedział. Tak? To trwało chwilę. Dosłownie on wyszedł tylko na kawę chyba, czy na papierosa. Aha, w tym sensie. I nagle widzi, że się jara. Nie tak, że na noc tam zostawił. Nie, nie. Aha, okej. Okay. Rozumiem. Rozumiem. Rozumiesz. Troszkę bardziej. Ale... Potem, znaczy potem, no wiesz, no to są takie, że aha, mogłem to postawić dalej, a potem, a mogłem trochę inne te wykładziny albo coś tam. Takie głupie oskarżenia, że się oskarżasz na coś, na co nie miałeś wpływu, nie? To a zabijasz, robisz, nie? Zasadniczo wcześniej przygotowujesz optymalnie z tego, co możesz, nie? Wyposażasz. Pytanie, czy było wszystko optymalnie przygotowane. Ale nawet jak było, to jakby nie w tym rzecz jest. Nie, bo bardziej mi chodzi właśnie w miłości, że jakby, jak oddajesz komuś swoje serce, to czy starasz się mieć taką pewność, że ten, komu je oddajesz, optymalnie przygotuje, wiesz, temu no sercu tak. miejsce, nie? A jednocześnie nie jest w stanie... Nie jest w stanie zrobić wszystkiego, to jest jasne. Tak, żeby tak. się wypadek... To jest oczywiste, nie? To jest oczywiste, ale myślę, że jednak bardzo często się ładujemy w takie rzeczy, trochę no, już odchodząc od tego twojego, od tej twojej świetnej historii, że jakby tak trochę bezmyślnie, nie? Samo to, że po prostu gdzieś tam ktoś nam powie o tym sercu dwa fajne słowa, to od razu moje tam rzucamy, nie? Ale dalej może jeszcze. No. Bo myślałem sobie tak, no okej, okay, no i wydarzył się wypadek, jakaś sytuacja taka w miłości, no i co dalej robimy, nie? Bo możesz popaść w rozpacz, potem powiedzieć, nie, już nigdy tego nie będę robił, koniec z tym, nie będę naprawiał instrumentów, a możesz stwierdzić, dalej kocham, naprawiać, dalej... Poczekaj, przerwać jeszcze. A jakie się mogą wydarzyć wypadki w miłości, tylko właśnie takie niezawinione? No bo tu mówimy o czymś niezawinionym, nie? Że ten ktoś, komu oddałem serce, no to tam zrobił coś źle, ale to nie była jego wina. No tak. Jest takie coś możliwego w miłości, żeby się to stało? No na przykład takie coś, najprościej, no. że no, z powodu tego, żeby utrzymać, nie wiem, rodzinę, ktoś wyjeżdża gdzieś do pracy albo się angażuje w coś i nagle następuje na przykład takie przyzwyczajenie do nieobecności. No, i nawet jest, ktoś to, wraca... Ale to uważam jest zawinione trochę. No nie, no bo nie masz wyjścia, no chcesz utrzymać rodzinę, nie masz tutaj możliwości pracy, musisz się zaangażować w coś bardziej. Typu, nie wiem, że albo no, urodziły ci się dzieci i w tym twoim małym mieszkaniu już się nie pomieścimy, no to trzeba zbudować dom i spędzasz godziny, to Marcin trochę chyba wie, na budowie i tym samym nie macie dla rodziny i nagle się okazuje, że chcesz nawiązywać, nie wiem, relacje, a to jakoś się oddaliło, nie? Nie oddaliłeś się, nie wiem, od żony albo od dzieci, ja nie chcąc tego wcale i pracując cały czas dla nich. Że to nie jest niezawinione, nie? Że to jest po prostu nieprzemyślane. Bo to każdy wie, że jak tak będzie, to będzie oddalenie. No tak, ale trochę nie masz wyjścia czasami, no bo nie masz na przykład z czego utrzymać rodziny. No. To rozumiem, ale to nie jest system zero-jedynkowy. No nie jest zero-jedynkowy. Nie, bo zastanawiam się, czy jest takie coś jak niezawiniony błąd w miłości, nie? No tak, ale to nie, na przykład nawet ta sytuacja z tym studiem, to nie jest coś takiego, że się całkiem wszystko skończyło, nie? A nie, no to tylko, tak, że się no, zjarało jasne. Coś, nie? Jakby jakiś element ważny w relacji. Nie? Że to wszystko jest dalej. Okay, okay. Nie? Jest miłość do instrumentu, jakby do tego, rozumiem, umiejętność rozumiem, tego tak, robienia, tak, tylko... Trzeba po prostu budować instrumenty. No. Nie, no jakby trzeba jakby wzajemne zaufanie też jakby odbudować, nie? Tak jakby siebie też w tym. Ja dalej chcę to robić mimo tej katastrofy, ja dalej kocham, ja dalej mi zależy i tak dalej, nie? Jakby, że... Tylko, że się wydarzyło. No, nie cofnę tego, że się coś zjarało. Nie? Czasami bywa, wiesz, no. że ktoś
też, no nie wiem, zrobię awanturę w rodzinie, nie wiem. Nie przewidziałeś na przykład, że twój brat czy siostra zrobi awanturę twojej żonie czy mężowi. Nie? No rozumiem, tak. I czy że pójdzie coś o majątek, albo pójdzie, jakby wiesz, że czasami to są takie rzeczy i nagle jest z tego pożar. Nikt tego nie przewidział, bo wszyscy się kochali i w ogóle sobie życzyli. To rozumiem. Więc myślę, że to jest tak, że uważaj, komu dajesz serce, jeżeli to jest ktoś godny zaufania, a nawet się coś wydarzy, to nie jest koniec świata. Ale też myślę, że trzeba brać pod uwagę taką sytuację, to się nie odnosi do tej historii, bo ona jest oczywiście inna, ale no, mógłby być na przykład człowiek, który no po prostu nie zadbał, tak, o te instrumenty dobrze. Tutaj tak nie było, co nie, ale po prostu jakby olewał to, nie wiem, chodziło mu tylko o kasę, tak, i tak dalej. I tak samo może być w miłości, nie, że jakby czasem jest takie zawalenie i taki pożar, który ci po prostu wskazuje, to nie jest dobry człowiek, nie, że oddałeś po prostu swoje serce w jakieś złe ręce. I to wydaje mi się prostsze, no bo tak. Natomiast tak, jakby ten wariant, który mi nasuwa jakby ta historia, to jest jakby dużo trudniejsze, a jednocześnie też dużo jakby bliżej życia takiego, nie? Właśnie nie ideałów, że powinno być tak w miłości, a nie było, A poszło jak poszło, tak. A tutaj jest jakby, że się wydarzyło i tak dalej. I to jest, wraca do ciebie pytanie, kocham? Chcę to dalej robić, jestem o tym przekonany. Takie proste nawet, bo to masz takie oskarżenie, a to w takim razie jak takie coś, to ja w tym nie jestem dobry i nie powinienem się tym zajmować. Tak samo jakbyś powiedział, nie wiem, Marcinowi, że nie powinien już nagrywać, bo raz coś mu się nam nie udało. Raz. No, ale to jakby ale jest w tym dobry i dalej musi się przekonać, że jednak warto to robić, chce to robić i tak dalej, się przekonywać, że ciągle nie musi wracać na AGH i... To był akurat dobry przykład, tak. Nieustanne przekonywanie się, że jednak warto to jest, no to jest tak. Nie, bo to jest w ogóle mądre, co mówisz. Tak, to jest mądre, to jest akurat mądre. To ci wyszło, to ci nawet wyszło. No, tak. I że, jakby, że tak można. I że można, tak. I że to jest, takie życie jest, tak. Takie mądre zdanie, takie jest życie. Nie, bo to jest fakt, że takie, to nie jest koniec świata. To jest w ogóle ważne zdanie, to nie jest koniec świata. Nie? Spaliło mi się co prawda coś bardzo drogocennego, ale to nie jest koniec świata. Nawet właśnie innych pokrzywdziło trochę, nawet coś tam nie tylko na mnie się skończyło. Właśnie, kochani, to jest zdanie, które wielu z was musi usłyszeć, nie? Oczywiście wiem, że można je też źle usłyszeć. W takim sensie, jak ktoś jest naprawdę w czymś złym i sobie to przedłuża i mówi sobie, to nie jest koniec świata, to właśnie jest koniec świata. Ale mówimy teraz o innych sytuacjach, nie? O takich sytuacjach, gdzie właśnie coś się drogocennego sypie, wali, ale to nie jest koniec świata. Jakby da się żyć po pożarze, o, nie? Wali trochę z palenizną. Mamy oczywiście kaca strasznego moralnego, że to się stało. Też właśnie musimy się spotkać z innymi, których to skrzywdziło i to są trudne spotkania, no bo to jest to, co mówiliście, nie? W sensie wyobraź sobie, że ten gościu dzwoni tak do tych 30. Proszę pana, mam pana najdrogocenniejszą gitarę, nie mam jej, bo się właśnie zjarało, nie? To są strasznie trudne rozmowy. I to jest tak samo jak komuś, nie? Jakąś krzywdę zrobić, że musisz, tak mówisz mu, słuchaj, stało się to i to, co nie, i jakby nie chciałem tego i w ogóle nie planowałem tego, no ale tak się wydarzyło. Ale to nie jest koniec świata. To nie jest koniec świata, to prawda. To jest ważne zdanie. Cokolwiek o nas mówią lekkostronniczy, to nie jest koniec świata, że odcinki się raz na jakiś czas skończą, a potem się znowu pojawią. Znowu teraz się skończą za jakiś czas i oni znowu będą mówili, proszę odpuścili, a my potem znowu wypłyniemy. I to jest tak, że oni kiedyś rzeczywiście skończą, a będziemy wypływać i wypływać i wypływać. I to będzie ich koniec świata, a nie nasz. Ty chcesz tak skończyć, jak oni kończą? Jak? Oni tak kończą. No i mimo wszystko bądźcie... A to nudne jest takie. Tak. Nudne, nie? Pewnie znam. Ty zawsze chciałeś, żebyśmy tak robili u nas. Nie, ja nie chciałem. Zawsze chciałeś, żebyśmy tak mówili. Nie. Tylko tak zauważyłem, że to robią. Tak samo jak zauważyłem, że to jest w Libre Pojedynczej. I że są parą. Proszę cię, skończ tą liczbą pojedynczą, bo po prostu nie zniosę tego. Kochani, taki to sposób, widzicie, fascynujący, niewiarygodny, po prostu wróciliśmy. Ale możemy naszym językiem to powiedzieć. Czyli? Czy jesteście team mocno stronniczy? Tak jak był team Langust i team Woods, czy jest team mocno stronniczy? Ale to zawsze musi być kontra czemuś. Nie ma czegoś takiego jak team bez kontra. Tak? No na tym polega w ogóle idea teamu. Team to jest zespół, uwaga. Tak. Żeby zespół mógł zagrać, potrzeba, uwaga, drugiego zespołu. Taka? No, wyobraź sobie piłkę nożną, gdzie jest drużyna, tylko po jednej stronie boiska. No to piłkę nożną, ale na przykład zespół muzyczny. Nie musi być przeciwnikom. My możemy być team mocno stronniczy przeciwko nikomu.
To jest, kurwa, inny system operacyjny, inny świat, to jest w ogóle... To jest, wiesz co, to, że my się lubimy... To jest cud. To jest w ogóle coś więcej. W ogóle... Cud cudów. Znaczy nie, bo to się w ogóle zgadza z moją teorią miłości od pierwszego wejrzenia. Przepraszam. Nie, bo słyszałeś to, nie? Nie. Miłość od pierwszego wejrzenia jest możliwa tylko w dwóch wypadkach. Przynajmniej tak jest moja teoria. Mówi, ona jest oparta na bardzo wielu ogromnych autorytetach. Tak, tak. Ale jest możliwa tylko w dwóch wypadkach. Miłość od pierwszego wejrzenia jest możliwa wtedy, kiedy spotykają się dwie takie same osoby, identyczne. W sensie są dokładnie, nie chodzi mi o wygląd oczywiście, tylko wiesz, jakby wszystko tak samo czują, rozumieją, myślą, mają ten sam świat. I wtedy jest możliwa miłość, że się pierwszy spotkają, spojrzą na siebie, powiedzą trzy słowa, ja pierdziu, po prostu jakbym siebie spotkał, wiesz, w ogóle. Cudo. A druga wersja miłości od pierwszego wejrzenia jest wtedy, kiedy osoby są kompletnie, stuprocentowo inne, całkowicie od siebie. I że ty sugerujesz, że my jesteśmy tym wypadkiem. No, tym pierwszym na pewno nie jesteśmy. Więc jedyna opcja, żebyśmy mieli miłość od pierwszego wejrzenia, jest ta druga. Ale czy my jesteśmy w miłości od pierwszego wejrzenia? Nie, u nas to był drugi proces. Nie pamiętam dlaczego. W następnym odcinku. Nie, ale chyba nie. Ja cię chyba od początku lubiłem, jak cię już tam po raz pierwszy. Gdzie ci? W Krakowie się po raz pierwszy spotkaliśmy? Chyba w Krakowie, jak ty byłeś już tym, nie? Tam w tej przystani chyba, ja byłem na studentacie. Spotkaliśmy się, to dużo powiedziane. Ale... No, ale właśnie o tym mówię, że dlatego to tak, no. Ale mówię, jeżeli już, to jesteśmy tym drugim wypadkiem. Bo to jest po prostu jakiś... Który dojrzewał. Kosmiczny świat w ogóle. Nie od pierwszego wejścia. Dobra. Słuchajcie, tyle byłoby w tym pierwszym odcinku. Jak widzicie, jest fascynujące jak zawsze. Jak ktoś chce takiej samej fascynacji za tydzień, to zapraszamy za tydzień na kolejny odcinek. Będzie na pewno równie zabawnie, równie interesujące, na pewno równie świetne historie. Tak się przynajmniej zdaje. Ale jak wiecie, my to nagrywamy przede wszystkim tylko po to, żeby było co dla nas oglądać w internecie. I żeby było przy czym wypić kawkę. I żeby było przy czym wypić kawkę, dokładnie. Co polecamy. A że się już skończyła, to tak. Trzeba kończyć odcinek. Tak. Tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękujemy. Mam nadzieję, że cieszycie się z powrotu. Proszę tam napisać w komentarzu, o jak się bardzo cieszę i w ogóle jak super, to jest najlepsza wiadomość tego tygodnia, że oni wrócili i tak dalej. No, a my się widzimy za tydzień o 10:00 w niedzielę. Chyba. To fajnie w ogóle. Fajnie. Błogosław. Aha. Pan z Wami. Z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. To wszystko na dzisiaj i jedna rzecz, którą chciałbym, żebyście zapamiętali, brzmi tak. Cokolwiek powiedzą Karol z Włodkiem, my zawsze jednak w końcu wrócimy. Pa! Jeśli się komuś podobało, w co nie wierzę, to można zasubskrybować Karol tu.